Siemaneczko ludziska, to jest Zagrajmy w Borderlands 2, materiał numer 35. Pojawiły się nam nowe misje w Sanktuarium. Wykonamy coś tutaj. Łowca demonów, to wyjątkowo podły dzień w Wichelce. Dobra. Odszukaj ogromnego skaga. Myślę, że to zadanie w sam raz dla nas. Regenerację zdrowia tutaj mamy, dobra, i te granaty. Chociaż tu mamy zdrowie i tu mamy zdrowie. To takie średnio najeżdża, ale dobra, mniejsza z tym. Łowca demonów Lynchwood, czyli wracamy do Lynchwood. Chciałbym, oczywiście co, zmienimy sobie wygląd postaci. To są poblokowane chyba, zdaje się. Burza piaskowa, o fajny nawet sprzęt. Mokra robota, przebojowy renegat. O, też fajne. Rekrut z klasą. Czubek. Weteran po przejściach. Może być. O. Fajne te stroje są. Może być ten zielony beret, imię BARTUL. Dobra. O, reset punktów umiejętności. Wiecie co, to dosyć fajne, bo moglibyśmy sobie zresetować punkty. Ale to na spokojnie sobie zrobię już poza nagraniem, nie będę was tutaj przynudzał. Bo wydaje mi się, że tutaj, chociaż te punkty, któreśmy wydali, są dobrze rozdysponowane. Tylko nie wiem, czemu tutaj nam się to nie odblokowało. Mamy 4 punkty na 5. Po 4 się odblokowuje kolejna ta. Tutaj w to bym uderzył. To jest dosyć fajne. A z tego bym zrezygnował. Bo to jest beznadziejne. Wiecie co, chyba tak zrobimy. Ale dobra, to już sobie zrobię później. Odszukaj ogromnego skaga. Lynchwood. Wichelce. A, mamy szybki teleport. Dobrze, super. Zobaczymy, jak te bronie, które tutaj mamy, się sprawdzają, bo ostatnio z tym był problem. A, czyli idziemy do tej dużej groty. Okej, dobra. To zadanie pewnie króciutkie będzie. A, właśnie, wiecie, to jeszcze sobie zobaczę. O kurde. 2 hity. Dług ładuje. Strasznie mało strzałów, kurde. Słaba broń. Niestety broń jest słaba. Po pierwsze, możemy tylko oddać 5 strzałów. Po drugie, dosyć długo się przeładowuje. Celność też nie najlepsza. No patrz, na jednego przeciwnika nie możemy załatwić. Nie, to ta broń do sprzedania idzie. Obrażenia duże, to chyba wolę tą broń. Dobra, to wymieniamy na A jeszcze zobaczmy tą. Zobaczmy jeszcze tą broń. O kurde. Powiem wam, że to zdecydowanie lepsza broń. Ale tutaj strzela seriami w przybliżeniu, rozumiem, tak. Czekajcie, zabijmy jeszcze tego typa. No, ta broń jest fajna. Długo też przeładowuje. Ale ma duży magazynek. A jeszcze zobaczymy tą. 507. Tam to nie trafię. Dobra. Czyli ta broń z dużym damage'em idzie do Żyda. A ta... Jeszcze zobaczmy tą snajperkę właśnie. 1100 punktów. Też nie zdążyłem jeszcze wypróbować naszych broni. 7200 obrażeń w krytycznym. To nieźle. Kurde. $5200 obrażeń. To całkiem nieźle. Amunicji mamy 7 sztuk, tak? Może być snajperka. Dokładuję, ale tak. 13200. Trafienie krytyczne. Sir, I may have found another potential. He's a commando. Oh yeah? Where is he now? He's been captured by bandits. They're torturing him. Wow, I'm already impressed. Just listen. What's that ring you're carrying, pretty boy? Oh, you got a wife? A pretty wife? Ex-wife. You ain't her type. She prefers men who have more brain cells than teeth. Tell me where she's at. I'm gonna pay her a visit. Down for her. She's on Demis with the rest of the battalion. You got a sweet piece of ass waiting for you back home. What the hell are you doing on Pandora, Blight? Getting to know the friendly locals. Dobra broń, strzela szybko i ma duży magazynek, chociaż obrażenia może nie są duże, ale to właśnie rekompensuje i generalnie broń warta uwagi. 29 poziom, weźmy coś tutaj, inwestujmy jakiś kolejny punkt. Maksymalne zdrowie 1%, co to kuźwa jest, jakieś dziadostwo. W zasadzie tutaj nie mam co... Kurde... Skróca czas odnowienia na ciebie efektu żywiołów, podpalenia, korozji, porażenia i zgorzelenia. Dodatkowo zwiększa twoje maksymalne zdrowie. To słaba ta kuźwa umiejętność. Wielkość magazynka, to jest fajne. Weźmy to. Dobra, idziemy tego skaga zatłuc. Zabij. Ja mu kuźwa nic nie robię. Się mną zajmie. O cholera, o cholera. Tu mi się tarcza nie znalazła. Uczestujemy go się rakietami. A, bo to jest mama do kino. Baniek wytrzymały. Raczej bez nas. Załatwmy tych skurczybyków, bo nie zdobędę punktu doświadczenia dlatego. Dobra, po pokonaniu demonów z Wichelce'u otrzymujesz zasłużoną nagrodę. Snajperkę 2200 obrażeń? Ej, naprawdę? O kurde bela. Awesome. Eridium. Odporność na elektryczność. Uuu, 655. Czekajcie, bo mamy nowy sprzęt do przetestowania. Po pierwsze snajperka. 2206 obrażeń. Aha, okej. Okay. I tutaj jeszcze mamy tą spluwę drugą. 665, ale celność też jest podobna. Szybkościelność większa. Przybliżenie zużycia amunicji 2 na strzał. Ale wielkość magazynka jest 33 plus nasza umiejętność 39. Ej, kurde, fajne. Okej, spoko, kurde. Udało się tutaj przedmioty zdobyć. Coraz lepsze przedmioty wypadają. Dobra, misja wykonana. Wróćmy do sanktuarium po kolejne zadania. Tutaj się chyba niestety nie mogę przenieść. Snajperka. A, to taka snajperka. Uuu. To chujowa. Przepraszam, to bardziej broń na bliskie dystanse. Ale zobaczymy. Jeszcze nie przesądzajmy. Zaraz jeszcze spróbuję kogoś ustrzelić. Ale obrażenia konkretne... O, proszę, mamy 5100 życia. Spróbuję kogoś tutaj jeszcze rozwalić. I zobaczymy, jak ta broń maszynowa się sprawdza. Kurde, nie. Na pierwsza trafić już. O, proszę. Ale 14000 tylko obrażeń. To straszna nędza. Obrażeń, to tą bronią żeśmy 11000 zadawali, więc to do wymiany chyba raczej. Szybkość 0,6, także to jest troszkę lepsze. Dobra, jeszcze sobie sprawdzimy tą drugą broń, którą udało nam się zdobyć. Bagatela zadaje 665 obrażeń. Niezła broń. Długo ładuje, ale jest szybka. Jest szybka i ma duży magazynek. To jest obrażenia 800. Niezła, niezła. Iwerka, nawet. Trzeba przyznać. W ogóle tak generalnie rzecz ujmując, bardzo dużo tutaj doświadczenia się zdobywa. Bronie przetestowane, jeszcze zobacz, ta też jest broń całkiem fajna. Ta ma troszkę lepszą cenność nawet. Srogi rakietowiec. 3200, no ale to kurde, różnica jest zakrucka. 2600. Te bronie widzę są coraz droższe, także też to jest fajne. Kolejna snajpera się pojawiła. Czekajcie, bo jakąś nową snajperkę zdobyłem chyba. 991, całkiem fajna też. Ale wszystko ma gorsze. Dobra, wracamy do sanktuarium. Szkoda naszego czasu. Ale ta broń też... O, ta jest też całkiem fajna. Mamy 32 napisane magazynek, ale dzięki umiejętności mamy 38 sztuk amunicji. To do sprzedania już idzie, to też 522, ok. To nie dla naszych postaci, to walenia, impet stabilny, wielkość magazynka, regeneracja zdrowia. Wszystko więcej. Szanse na wrócenie boostera, to ja tego nie chcę. Dobra. Szybka podróż, sanktuarium i działamy z kolejnym zadaniem. Weźmy tu od kogokolwiek zadanie, to chyba nie ma znaczenia. Weźmy od tego doktora Zeda może. For work? I got some. You know what's great about you? You don't ask questions. If you could get me a few creature parts and never ask why, ever, that'd be awesome. Zbierz fragmenty pajęczych mrówek. If you got the money, I'll save your goddamn life. Możemy poszukać. Try not to die. Maksymalne zrobienie 520. Dobra, pomieszane z potworami, część pierwsza. Bo to na części to zadanie jest podzielone. Dobra. Może być. Zwróćcie uwagę, że też chyba szybciej chodzimy. Dzięki umiejętnościom. O, w tamtą stronę. Dobra. Tam lubimy chodzić. Warto jeszcze tutaj zobaczyć na mapę, czy czasem nie ma jakiegoś zadania, ale nie. Czasami się pojawiają. 39, 38, 39, 64, 5, 4, 4, 7, 32. O, 361 punktów. start using them. You like that? Już kupić nie mogę. More one bogey. Tyle. Dobra. Takie typowe zadanie, proste. Znajdź, zlikwiduj, przynieś. Odbierz nagrodę. Tak to można w najszybszy sposób ująć. Aha, my tutaj wzięliśmy celność, tak? Obrażenia od broni. Tutaj mamy tylko 4 obrażenia na poziom, więc kiepsko. Maksymalne zdrowie jest fajne, to jest też dobre. 64 obrażenia, prędkość poruszania plus 112 punkty tarczy, to jest też dobre, ale to bym wywalił. I w zasadzie tu bym już więcej nie szedł w tą stronę, tylko te 3 umiejętności sobie rozbudował z tego drzewka. Szybkość zmiany broni, szybkość celowania, to też jest takie średnie. Szybkość celowania. Wielkość magazynka. To jest przydatne. Bardzo przydatne, bo nie musimy przepraszam, przeładowywać broni. Przypuszczam, że Z jeszcze da nam podobne zadanie. Tylko że z innym przeciwnikiem. Nice to meet you. Here's a large pile of money just because I like you. This is a gift and in no way payment for Aidne more oddy parts pay. Say nothing nay to any one. Czekajcie, zobaczmy tą broń teraz, bo to może być dosyć ciekawa spluwa, chociaż tutaj mam wszystko gorsze. I tutaj też ma wszystko gorsze. Ale spróbować warto. Zużycie 3 amunicji na strzał. To nie, to beznadziejna. Broń. Ej, ona kosztowała 6600, ta broń. O kurde. Czego nas taka kuźwa droga? Ej, musimy to sprawdzić, bo 6600 to jest jakiś kosmos. Zamienię sobie to za tą. Ej, nie, to jest jakieś dziadostwo. Takie broni to ja nie chcę, dobra. Pomieszane z potworami, część druga. Gdzie tym razem się przeniesiemy? Znowu kurzawa. I znowu ta sama miejscówka. Przepraszam. Ej, co jest grane? A to się musimy tam przenieść. Do jakiejś nowej lokacji. Życie pojazdu też się widzę zwiększa wraz z naszym poziomem. Aj, to nie tutaj, to tam jeszcze nie byliśmy chyba, tutaj. Tak, tutaj jeszcze nas nie było. O, proszę. Kaza Eridium. O kurde, tutaj na pewno nas nie było. Eridium Blight. Widzicie? I tu mamy jeszcze zadanie, dostępna misja. Prawdziwy chłopiec szata czyni człowieka. O kurde, to będzie trzeba to wykonać. Nawet tu mamy dwa zadania. Z tego co widzę. O kurde. O kurde. Dlaczego mi się to zmieniło? Co mi się zmieniło? Ej! Welcome to the Eridium Blight. Before Hyperion, this place was, well, still a crap hole, but it wasn't this bad. Dlaczego mi się to zadanie, kurde, zmienia na... Co jest, kuziu? Aha! Bo to jest Arith Nexus Boneyard. To jest to sama miejscówka. Zdaje się. Ale gość mi... Skubańce, skubańce. Gadziska wytrzymałe. Gadziska wytrzymałe i kurde, zajęliście mało doświadczenia dają. Ale dobra, mniejsza z tym. Weźmy to zadanie tutaj, żeby się nam później te zadania nie zagubiły. Zresztą mam tutaj tylko jedno zadanie dostępne. Tego nie chcę. Tutaj mamy tą misję. Dobra, weźmy ją. Nie wiem, czy... O kurde, trzy... So, last night I got a little tipsy and I was thinking about all the unsatisfied customers I've had, so I mailed out some refunds. I don't know what I was thinking. You have to get those checks back from the mailboxes before the autopost sends them off. You gotta hurry. They'll be sent... Aj, to nie to zadanie, kurde, mi się znowu przełączyło. Ej, no co jest, kurde, grane? Bez mojej wiedzy wszystko się, kurde, zmienia tutaj. Ej, pytanie, czy my w ogóle tam dotrzemy. Ha. Kurde. Konkret. Ale fajne kuźwa broń wypadają, teraz wam powiem. Naprawdę. Nie ma, od czego to jest uzależnione, ale okej. Wiesz, fragmenty raków. Intruders detected. Locking path to info stockade. Damn it! Aj, to tego zadania nie wykonam. Cmentarz jest... Brick, you got a plan to get to the stockade? Blow stuff up, that's my plan. Vault Hunter, get the Sawtooth Cauldron. Dobra, to zadanie zostawiamy w spokoju. O! A co się tam pojawiło? No to ciekawe, no powiem. Open the path to the info stockade, but they'll need some better firepower. You're gonna steal some explosives for them. Dobra, może się uda to wykonać, to zadanie. A i tam też jest chyba zablokowane to. Ale tędy możemy przyjechać, dobra. Co to się kurwa dzieje? Co to jest? You stupid wreck! Try dropping a deuce on my outrunner now. Rzeczka nam pomaga, czy o co chodzi? Okej. Dobra. Wszystko gra. Wiesz, fragmenty skagów, część druga. Gdzie mnie teraz ta gra przyniesie? Kurde, tutaj nie mamy informacji, gdzie iść. O kurde, co to jest? Jakieś kwiaty tutaj mamy. Idę do chatki babci. What? Przejście do węzeł pustkowic cmentarzysko. Prawdziwy chłopiec szata czyni człowieka? Tam się nie przedostaniemy na razie. Więc to muszę zostawić. Idę do chatki babci. Okay, look, I need your help. I know what you're thinking. Yeah, trap, don't listen. But it's about my grandmother. I built our cottage on the Eridium Blight Inn. I need you to check on her. Please, make sure everything's okay. This isn't for me, it's for her. Do it for her, please. Dobra, możemy sprawdzić. Tylko pytanie, którędy tam przejść. Się jakoś tam przedostać. Ale bałem się, że chyba się nie uda. zatrzymałem. Jerono. Też się kuźwa nie pozostanę. Ja pierdzielę, ale mam pecha. Przez ten most musimy przejechać, dobra. Przejedźmy przez ten most. Ale strasznie, kurczę, jestem pod wrażeniem tych map. Są piękne, różnorodne, jest ich dużo. Szacun, naprawdę. Dobra, musimy jakoś tam wjechać na górę, po te grzybki. A tędy nie dam rady wjechać. Chyba że przy pomocy turbo. Dobra, chyba się uda. Jeszcze dalej, tak? Ktoś mi powie, jak się tam dostać? No na pewno nie tędy, tylko raczej chyba musimy się cofnąć, dobra. Samo dotarcie do tego celu jest tutaj naprawdę nie lada wyzwaniem. A, tu jest wejście, dobra. Okej. Idę do chatki babci. Takie kuźwa zadanie. Mam nadzieję, że uda się je wykonać. Do końca. Że to nie jest jakaś pułapka. Jack bardzo prosił, więc... A ja mam miękkie serce. They're bandits at grandma's house? Oh Jesus. Dobra, co teraz? Gdzie ta babcia jest? Nie wierzę, że to dom babci. A tutaj się nie dostaniemy. Tu też zamknięte. Ej, no bez jaj, wszystko pozamykane jest. just look! I was so close! Babcia się zamieniła w jakiegoś mutanta. Rzeczywiście to jest chyba dom babci. Oh fuck. Babci nie ma. Babcia się rozpłynęła. Kurwa, co to zostało? Piło topór babci. Gdzie to zadanie możemy zakończyć? Aha, zakończenie misji. Dobra, zakończymy misję i kończymy materiał. Thanks for the help, man. Still gonna kill you though. Wiedziałem, że to się tak zakończy. Wykonaliśmy dwie misje, jednej część, więc ogólnie nie jest źle. Dwie misje wykonane, to może sobie tylko dokończymy. Ale czekajcie, bo tu może sobie odkryjemy jakiś skrót. Co się dzieje, ale się trzęścia fix. Tutaj chyba przejścia nie ma, aczkolwiek można sprawdzić. Czy tutaj czegoś się nie da? Chyba nie da się. Zamknięte, ani z tej, ani z tej. Nawet tak nie przejdę. Chyba że na save. Dobra, w ten sposób. Część mapy się udało odkryć, część jest jeszcze do odkrycia. Ale to przy okazji. Dokończymy to zadanie i kończymy, moi drodzy, materiał. Ja się z wami żegnam. Kolejne punkty doświadczenia wpadają na nasze konto. Moi drodzy, dzięki za wspólną grę. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Hej, hej.